Cześć. Cześć, witajcie. Witajcie. Jestem Daniel. A ja jestem Dawid i witajcie na kanale Nowa Mowa z serii po dziewiątej. Tak, dzisiaj właśnie kolejny temat, który chcemy podjąć. Będzie to skuteczność i dowody, że jakaś metoda czy jakiś system działa i jak najlepiej jest udowodnić coś. Tak. Opowiemy o nagrywaniu, o rejestrowaniu, o próbkach, o analizie. Właśnie. Tego, no, na jakiej podstawie można stwierdzić, czy ten ktoś nie ma jąkania i bloków, czy w cudzysłowie wyleczył się z jąkania. Tak, bo naszym zdaniem to jest. Pozbył się jąkania. Najlepsze potwierdzenie, właśnie, że na przykład ktoś używa jakiegoś systemu, jakiejś mowy, której nauczył go pewien specjalista. Czyli na przykład, jeżeli był w nowej mowie, no to my mamy całą pulę, właśnie cały zestaw tych dowodów w postaci nagrań, wideo nawet, no, czy nagrań na dyktafonie, czy nawet jakichś zapisków w postaci takich dzienniczków. Odczuć właśnie subiektywnych, że dana metoda działa i że ta osoba jest stricte zadowolona. No i nawet potwierdzenie na filmiku, wideo, że był w tej sytuacji, zmierzył się z nią, musiał użyć mowy i użył pięknej, spokojnej mowy. No właśnie. No i jeśli chodzi o to rejestrowanie tego, jest to jeden z kluczowych elementów i udowodnienia samemu sobie, że mówię dobrze, ale też udowodnienia skuteczności pewnych działań treningowo-terapeutycznych na przykład, nie? I właśnie mało kto to robi, prawda? Jakby tak patrzeć ogólnie na różne metody i możliwości, albo na filmiki nawet na YouTubie czy w internecie, to mało jest jednak tego dowodów na to, że dana metoda działa, że ktoś pokazuje, co robi, czy no praktycznie swoje efekty. Chyba są to znikome ilości, znikome ślady. Właściwie z moich doświadczeń tych kilkudziesięciu lat jeżdżenia po logopedach i specjalistach w Polsce, no to chyba ani razu nikt nie nagrał dowodu na to, że umie mówić płynnie. Tak, ewentualnie są jakieś pojedyncze nagrania, właśnie na przykład jak ktoś w pokoju siedzi i zachwala jakąś tam metodę. I to jest okej, no też fajne, tylko że jednak jest to słaby przykład i dowód na to, że ta mowa u niego działa na co dzień, w każdej sytuacji, bo to jest najtrudniejsze, myślę, wyzwanie dla specjalistów, żeby to udowodnić, żeby to sprawdzić i żeby prowadzić tą metodę dla danej osoby, żeby ona używała tego wszędzie i umiała użyć. Przeważnie robi się to w formie wywiadu, czyli specjalista pyta rodziców bądź zainteresowanego, no a jak twoje jąkanie? Jąkałeś się czy nie? No nawet nie powie. No, to jest sukces. Bo mało, no, to też sukces. Nie? Właśnie ten sukces różnie definiują specjaliści. Jedni definiują za sukces już to, że ktoś się przyznał, że się jąka. Inny na przykład, że potrafi opowiedzieć kawał o jąkających i ma do tego dystans. Czyli ma dystans. Jeszcze inny, jak ktoś zminimalizował ilość zająknięć czy zacięć. Jeszcze inny, jak się przełamał i w ogóle poszedł z twoim jąkaniem do miasta. To już jest sukces. I nawet to już nazywają, że pokonał jąkanie. Pokonał jąkanie, Że pokonał tą traumę jąkania. Czy ten lęk, tą fobię. Ale całości to nazywają, że pokonał jąkanie. No my jednak tu jesteśmy bardzo wymagający pod tym kątem, co to znaczy mówić płynnie. No tak, no. Tak w sumie moim zdaniem na logikę, no jeżeli ktoś ma dalej jakieś zaburzenia, ma jakieś zacięcia, blokady, ma jakieś skurcze twarzy nienaturalne, no i dalej jednak te takie objawy słychać, że ta mowa nie jest idealna, albo przynajmniej w jakiejś tam normie społecznej, no to jednak, no to ciężko to nazwać płynną mową albo wyleczeniem, tak to nazywają. Nie za bardzo. No samo pokonanie dystansu też nie za bardzo. Strachu też. Znamy kursantów, którzy nie mają strachu i idą swoim jąkaniem. Tak, oczywiście. Kawały też opowiadają się, śmieją z jąkania. Więc nie bardzo. Dla nas płynna mowa to jest na przykład taka. Można nie dodawać, ale o wiele lepszy. Osoby posiadające SBS często używają różnych sztuczek. Pewność siebie. To jest taka. Rodzic pyta nas się łagodnym głosem. Jakość, elegancja to jest na przykład taka i mądrość w wysławianiu się nową mową.
Jednak wiadomo, trzeba tutaj używać mowy i to dość sporo. Więc tutaj, jeśli chodzi o te kryteria jakości płynności, no to mamy dość zawyżone. No tak. Na pewno, w stosunku do innych specjalistów w kraju czy też za granicą. Dokładnie. I moim zdaniem, no nie chciałbym, żeby było inaczej. Chyba też nie. Nie. Chyba nie. Więc tego trzeba się trzymać, że jednak mówimy o płynnej i spokojnej i super ładnej mowie, no to ona rzeczywiście musi mieć potwierdzenie w dowodach, w nagraniach, audio, wideo. Rzeczywiście taka jest. To nie chodzi o to, że my jako trenerzy nie ufamy kursantom i każemy udowodnić. Nie. To oni sami potrzebują tego dowodu, że ja to robię, a my oczywiście wykorzystamy to w pomocy dla nich samych, żeby mogli jeszcze ulepszać i korygować technikę. No tak, to jest genialne podejście moim zdaniem. Myślę, że każdy, kto ma jakiś problem, właściwie to jakikolwiek problem, nie tylko z mową, no to chciałby tego problemu się pozbyć w pełni albo nie mieć właśnie tych objawów, które stwarza ten problem. Więc moim, na przykład jak miałem właśnie problem z jąkaniem, blokami, no to chciałem raz na zawsze się pozbyć właściwie tego, żeby nie mieć tych objawów, tego jąkania, tych blokad. A na przykład gdybym miał taką wizję, czy taką koncepcję, jakie tam słyszałem w niektórych miejscach, czy mi ktoś proponował, że na przykład no będziemy robić wszystko, co w naszej mocy, ale mamy nadzieję, że to jąkanie się zmniejszy dużo, w dużym stopniu zniwelujemy to jąkanie. Tak. No to dla mnie to była wizja trochę słaba, że będę miał i tak problem i tak dalej. Taka mało przekonująca, nie? Ale jeszcze jedna rzecz odnośnie nagrań. No my analizujemy ich bardzo dużo. To jest kilkadziesiąt tysięcy rocznie nagrań w realnych sytuacjach i one też potwierdzają globalnie siłę nowej mowy, że to nie mogło się komuś wydawać, że mówił płynnie. Albo udać. Albo udać. Mówi często, że no udało mu się może. Tak. Więc ta dokumentacja pozwala stworzyć rzeczywiście bardzo wiarygodne źródło konkretnych faktów, że w zależności od osoby, sytuacji, treści, dalej jest utrzymywana spokojna, płynna nowa mowa. I emocje często. I emocje. Są takie nagrania, gdzie jest naprawdę, gdzie są skrajne emocje wręcz. Na przykład nasze w telewizji, czy w radio, czy różne występy na uczelniach, w szkołach. Tak. To naprawdę są często skrajne emocje, gdzie naprawdę bije szybko serce, puls się podwyższa, nawet się pojawia jakiś pot, a mimo tego mowa potrafi być spokojna. Tak. Więc myślę, że tak pokrótce wyjaśniliśmy temat skuteczności na podstawie nagrań, wideo, audio. Róbcie nagrania, ale też pytajcie osób, które pomagają was, czy właśnie mają zarejestrowane takie próbki skuteczności, ile tego mają, w jakiej to jest skali robione i być może się z wami podzielą. Dokładnie, bo to właśnie kolejny wątek, na przykład skoro ktoś ma jakieś fajne tam efekty, bo ma super metodę, bo tak mówi, no to dlaczego by jego uczestnicy czy kursanci nie chcieli tego pokazywać? Tak. Zresztą to jest bardzo podobnie, zobacz, no idziesz kupić telewizor, no to prosisz, żeby ci go załączyli i oglądasz, nie? Idziesz zaprojektować sobie meble do kuchni, to prosisz o wizualizację innych na przykład kuchni albo realizację, jak już zrobili to. Więc fajnie widzieć, jak ten ktoś, kto nam pomaga, jak pomaga też. Dokładnie. Jak to robi. Tak, to jest fajny taki dowód potem na to i potem chętnie się też to poleca, na przykład tego specjalistę, na przykład tego projektanta kuchni, bo się wie, że zrobił dobrą robotę. Bardzo chętnie się na przykład nawet mówi głośno o tym, czy pokazuje nawet tą kuchnię, jak ktoś ma ochotę, nie, w mediach czy w internecie. No i właśnie myślę, że to też jest taki jeden z wyznaczników skuteczności pewnych działań specjalistów. Myślę, że w jakiejś filmie w przyszłości zaprezentujemy ilości nagrań z danej sytuacji, pokażemy, jak to badamy. To są niesamowicie duże ilości danych, gigabajty właściwie, gigabajty plików multimedialnych do przetwarzania. Tak, i filmy, i nagrania właśnie w MP3, i zapiski różnego rodzaju.
Więc tak stworzymy właśnie wykresy, tak żeby to zobrazować, jaka to jest skala treningu nowej mowy. Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się i oglądajcie nasz kanał. Dziękujemy, cześć. Cześć. O.